Radio Wrocław. Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry. A w studiu Radio Wrocław Piotr Celeban, piłkarz Śląska Wrocław i były reprezentant Polski. Dzień dobry. No właśnie, były reprezentant Polski, czy jeszcze liczysz na to, że może jakieś powołanie niebawem nadejdzie? <noise> nie, nie, już były, można powiedzieć. Jest taki wiek, że reprezentacja posiada młodszych zawodników i teraz też już awansowała. Więc bardziej się skupiam przed telewizorem i trzymam kciuki. Będzie żegnany między innymi dziś na meczu ze Słowenią na stadionie narodowym w Warszawie Łukasz Piszczek, w pewnym sensie twój kolega po fachu z branży i dosłownie i w przenośni. A łza w oku się zakręci? Nie, nie, zawodnicy mają inaczej, ale na pewno u Łukasza 100%, bo to cały stadion będzie na pewno skandował jego nazwisko, no też jakby nie patrzeć, dużo osiągnął z reprezentacją i chwała mu za to i mam nadzieję, że to będzie godne pożegnanie wybitnego piłkarza. Czego zabrakło Piotrowi Celemanowi, że, że go tak w tak wielu meczach w reprezentacji nie widzieliśmy? Prosta odpowiedź, umiejętności. On, to tego się nie spodziewałem. Po prostu? Tak. Trzeba oceniać siły na zamiary i fajne epizod, 10 meczów rozegranych, największy, największy sukces gra na Wembley przeciwko Runejowi, Webowi i innym. Fajne doświadczenie, ale tak jak mówię, 10 spotkań. Dziękuję. Kwalifikacje do Euro 2020, tak jak rozmawiamy, praktycznie przeszły do historii. Dziś, właśnie, ten ostatni mecz naszej reprezentacji ze Słowenią w grupie. Zakładam, że się wszystkie te spotkania i w grupie, i kwalifikacyjne, i w ogóle w ostatnich miesiącach też towarzyskie. Jakie refleksje? Jako zawodnik, pamiętam, tak, że się nie osądza. Awansowaliśmy, wiadomo, nowy selekcjoner, wszystko od nowa, i były. Dobre mecze, były słabsze, ale summa summarum jest awans i teraz można się skupić już na przygotowaniach do mistrzostw i na selekcji, bo to na pewno już w dzisiejszym meczu się zacznie. No nie wiadomo, czy trener wystawi najsilniejszy skład. Na pewno da którym odpocząć tak jak w poprzednim meczu Robert Lewandowski odpoczywał, bo też musi, kiedyś musi odpocząć, bo tyle rozegrał meczy jeszcze przed nim, więc trzeba. Najważniejsze ogniwo w reprezentacji oszczędzać i dzisiaj też tak może być. A czeka nas sporo do poprawy, Twoim zdaniem? Nie ma e, recepty na gotowy produkt. Cały czas to jest e, poprzez trening czy poprzez mecz. Trzeba się rozwijać i e, tym bardziej, że tak jak mówię, jest nowy trener, to ta filozofia potrzebuje czasu, żeby e, się zębiła na boisku i. I dzisiaj już kilka takich pewnie eksperymentów będzie. Gdzie się spodziewasz tych eksperymentów? Albo inaczej, które miejsce na boisku widzisz jako ewentualny znak zapytania? Jeszcze gdyby selekcjoner Jerzy Brzęczek zadzwonił do Piotra Celebana i powiedział Słuchaj Piotrek, weź powiedz mi, bo wiem, że teraz odpoczywasz po kontuzji, patrzysz na to z boku, co byś zmienił? To co byś zmienił? No teraz patrząc na ten ostatni mecz zagrał Łukasz Piszczek pożegnanie, czyli już jest jedna zmiana. Też zobaczymy, jak będzie środek obrony, czy w czasie meczu nie będzie zmiany na przykład glika, bo też jakby nie patrzeć musi odpocząć i zobaczyć jakąś alternatywę, co będzie, jeżeli danego zawodnika nie będzie, bo tak też było na mistrzostwach, kiedy doznał kontuzji i nagle trzeba było wszystko zmieniać. A po to są można powiedzieć takie mecze, które już można traktować jako pierwszy etap selekcji. Do różnych eksperymentów. Tak samo dwójkę napastników dzisiaj może wystąpić. Może, ale nie musi. Więc wszystko zależy od trenera. Ale kilka zmian na pewno będzie. Jerzy Brzęczek, to dobry selekcjoner, twoim zdaniem? Uważam, że tak zrobił wynik, i wiadomo, że na początku była jakaś tam zła gra, ale to jest normalne. Ale jak to w Polsce, my lubimy narzekać i od razu na stos i palić czarownicę, tak? Ale tak jak mówię, do wszystkiego trzeba z pokorą podejść, ciężką pracą i on to zrobił. I można mu tylko gratulować. Powiedz mi to my, jako kibice, na co się możemy nastawiać za tych kilka miesięcy. W przyszłym roku to będzie atak i walka o finał, bo tak byłoby oczywiście pewnie naj, najfajniej, naj, najlepiej. Natomiast realnie myślisz, że może to być, nie wiem, na przykład ćwierć finał? Przede wszystkim trzeba się dobrze przygotować, a później wyjść z grupy. A jak wyjdziecie z grupy, to jest już loteria, kwestia na kogo trafimy, i wszystko będzie zależało od dyspozycji dnia bo mamy wybitnych zawodników, ale za kilka miesięcy to nie wiadomo, jaki skład pojedzie, kto, kto pojedzie, bo to tak jak mówię, poprzednie mistrzostwa pokazały, że kilka dni przed mistrzostwami Kamil Glik doznał kontuzji i nagle wszystko można powiedzieć, trzeba było zmienić, więc Przede wszystkim każdy zawodnik się skupi na przygotowaniu, też odpoczynku, bo to jakby nie patrzeć po takim sezonie jaki niektórzy będą grać za granicą. Szczególnie Robert Lewandowski, jak, będą odpo jak odpoczną, dobrze się przygotują, to na pewno ta forma będzie wysoka i liczę na pewno że na wyjście z grupy. I atakujemy finał. Ty obecnie wracasz po kontuzji, kiedy powrót na boisko? Y Wczoraj miałem, można powiedzieć, spotkanie z doktorem i dostałem zielone światło na podjęcie treningów biegowych. O tak. I z każdym dniem będzie większa intensywność. Po takim urazie trzeba bardzo powoli wchodzić. I tutaj mogę tylko podziękować doktorowi klubowemu Wojciechowi Schneiderowi za opiekę, że szybko załatwił tomograf i inne bada dodatkowe badania, ponieważ wydawało się, że to jest. Nie groźny uraz, tak mi się wydawało z, w, dany, w danym momencie, jak doznałem tego urazu, ponieważ w meczu rezerw zderzyłem się głowami. Zszedłem na chwilę, ale dalej wszedłem. O tak, jeszcze grałem 10-15 minut, nie mając świadomości, że jest coś groźnego. I po zejściu z boiska, poszedłem do szatni. Od razu przyszedł trener Lawiczka i kazał mi jechać na badania tomografu początkowo nie chciałem bo wiadomo jak to jest z ambicją czy strach, strach przed badaniami nie po prostu to jest ambicja już kilka razy można powiedzieć dostałem już po, po głowie kilka razy miałem złamany nos i byłem pewny że to tylko nos ale i tak samo nawet lekarz na sorze jak mnie początkowo zbadał powiedział że nie kwalifikuje się do tego żeby zrobić tomograf ponieważ wszystkie E, ziernicę i wszystko było prawidłowo i też miałem świadomość, czyli nie miałem wstrząsu, ale poprzez e, można powiedzieć nakaz naszego klubowego lekarza został wykonany tomograf no i wyszło e, złamanie kości czołowej i przegrody za, zatok czołowych. Paskudna, to... paskudna sprawa. Bar bardzo. O co Śląsk Wrocław walczy w tym sezonie? E, pierwszy cel ósemka, ósemka, a później jest e, siedem meczy które mogą decydować o wszystkim, ale na dzień dzisiejszy wygrać każdy kolejny mecz, zostało nam pięć spotkań jak najwięcej punktów, dobrze przepracować zimę no i zaatakować tą ósemkę, bo to jest cel minimum na dzień dzisiejszy. Śląsk w tej chwili jest na piątym miejscu, bo ma dwa punkty straty do lidera do Legii Warszawa, dobrze Wam się pracuje z trenerem Lawiczką? No tak, patrząc na wyniki, no to ten sezon jest dobry dla nas, jak na dzień dzisiejszy i trzeba to dalej, można powiedzieć, pięgnować i zrobić wszystko, żeby w grudniu, 20 grudnia, bo gramy ostatni mecz na Krakowie, powiedzieć sobie, na dzień dzisiejszy robota wykonana, jest dobrze, ale pracujemy dalej i tak jak mówię, najważniejsze będzie teraz te pięć spotkań, a później zima, bo często niektóre zespoły w pierwszej rundzie fajnie wyglądają, ale po źle przepracowanej zimie, już jest średnio i później jest strach, tak jak w poprzednich sezonach mieliśmy o utrzymanie. Tak, teraz mam nadzieję, że będzie pozytywnie i osiągniemy cel minimum. Wyobraź sobie, że jesteśmy tutaj sami. Generalnie faktycznie tak jest. <gry> Nikt nas nie słucha. Trener Lawiczka to jest najlepszy trener, z jakim do tej pory pracowałeś? Nie. Miałem wielu innych trenerów, czy to w Rumunii, czy tutaj. A mistrzowski sezon z Oresem Lęczykiem jest do powtórzenia? Jesteście na dobrej drodze? Wszystko jest o tak. Patrząc na to, jak ta liga jest wyrównana, jest to możliwe, ale tak jak mówię, przede wszystkim musimy awansować do ósemki. I później, jeżeli złapiemy formę, tak jak w zeszłym sezonie złapał Piast Gliwice na 7 spotkań, no to jest wszystko do powtórzenia i świętowania. Co przed Piotrem Celebanem w tej chwili? Oprócz tego, że powrót do zdrowia i powrót na boisko? Grać, grać jak najdłużej, bo to jest zawód, który kocham, który wykonuję z uśmiechem na ustach, bo to jest marzenie każdego. Dziecka, o tak można powiedzieć, że wychodzi na boisko grasz. A ja, mimo swojego wieku, Dalej zarobię, tak, ale to jeszcze jest, uważam, że i wszystkie badania i wszystko wskazuje na to, że morganizm jest zupełnie na innym etapie, więc cieszy się jak najdłużej i tutaj też mogę podać przykład nawet Remka Sobocińskiego, który gra w trzeciej lidze i ma 45 lat, jest najlepszym strzelcem, więc to pokazuje, że ta radość z gry może i też dbanie o siebie spowodować, że tą karierę się wydłuży jak najdłużej. Można powiedzieć, że kozak, a jak myślimy o zakończeniu kariery piłkarskiej, chociaż tego ci jeszcze nie życzę, to to będzie Śląsk Wrocław. No Wszystko pokażę. Mam nadzieję, że tak, ale życie mnie nauczyło, że nie można nic powiedzieć w 100%, ponieważ zobaczymy, co z kontraktem, zobaczymy, jak to później się potoczy. No Na pewno Wrocław jest to miasto, w którym chciałbym się związać na dłużej i można powiedzieć na całe życie. Ale tak jak mówię, życie nauczyło mnie, że nigdy nie możesz być pewny niczego. W 2012 po zdobyciu mistrzostwa. Liczyłem na to, że zostanę w Śląsku, a y, można powiedzieć wylądowałem... Życie wybrało y, inny kierunek. Tak, wy, wy, wylądowałem w Rumunii, gdzie była masa przygód. Na koniec typujemy wynik dzisiejszego spotkania Polska-Słowenia. Jakim to się wynikiem zakończy, rezultatem? 2-0. Obstawia Piotr Cebon, tak. który był gościem rozmowy dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.